Zapraszam serdecznie na spacer poświęcony epidemiom. Dawniej nazywano je morowym powietrzem i w XVI-XVII wieku nawiedzały Lublin bardzo często. Jak funkcjonowało miasto, kiedy wybuchała zaraza? Jak w jej obliczu radzili sobie mieszkańcy? Jakie miejsca w Lublinie są pamiątką czasów epidemii? Na te pytania spróbujemy dziś znaleźć odpowiedź. Znajdujemy się w najważniejszym miejscu dawnego miasta, a więc na rynku. Pośrodku rynku stoi dawny ratusz, siedziba władz miejskich. To właśnie tutaj mieszkańcy Lublina najczęściej dowiadywali się o grasującej w mieście bądź zbliżającej się do niego zarazie. Informacje te przynosili chociażby gońcy przybywający z innych ośrodków. Na wieść o zbliżającej się do miasta epidemii władze mogły już odpowiednio reagować. Najczęstszą reakcją na zagrożenie ze strony powietrza morowego było niezwłoczne opuszczenie zapowietrzonego terenu. Zgodnie z zaleceniem medyków, które brzmiało: wyjedź niebawem, uchodź daleko, wracaj nierychło, miasto opuszczał każdy, kto tylko miał taką możliwość. Wyjeżdżali przedstawiciele różnych stanów: szlachta, duchowieństwo, bogatsze mieszczaństwo, a także władze miejskie. Żeby jednak nie zostawiać Lublina pogrążonego w zupełnym chaosie, wybierano burmistrza powietrznego, który miał za zadanie zarządzać miastem w czasie epidemii. Burmistrzów powietrznych wybierano spośród osób cieszących się dużym autorytetem, a także odważnych. W zamian za narażanie swojego życia po ustąpieniu zarazy otrzymywali oni wysokie honoraria. Za jednego z najbardziej zasłużonych burmistrzów powietrznych w historii Lublina uchodzi szczęsny Kwiatek, pełniący tę funkcję od lipca 1592 do stycznia 1593 roku. W czasie zarazy szczęsny Kwiatek opiekował się zarażonymi i biednymi, rozdając im żywność. Rozdzielał też jedzenie i pieniądze jako wynagrodzenie za pracę dla grabarzy, osób pielęgnujących chorych i sprzątających miasto. Kiedy w styczniu 1593 roku epidemia wygasła, legalne władze powróciły do Lublina, zaś szczęsny Kwiatek za swoje poświęcenie i zasługi otrzymał od rajców 19 złotych nagrody, co w tamtym czasie było dużą sumą pieniędzy. Zbliżająca się do miasta lub grasująca już wewnątrz murów miejskich zaraza powodowała masową ucieczkę mieszkańców. Władze powietrzne stawały przed trudnym dylematem. Zamknąć bramy, chroniąc ludność przed zarazą, ale z drugiej strony narazić miasto na braki w zaopatrzeniu w żywność i spowodować głód, czy pozostawić miasto otwarte? Najczęściej z decyzją zwlekano, ale jednak obawa przed morem okazywała się silniejsza i bramy miejskie ostatecznie zamykano. W obrębie murów pozostawali tylko nieliczni mieszkańcy, aby opiekować się chorymi lub oddawać ostatnią posługę zmarłym. Byli to stróże pilnujący chorych, osoby pielęgnujące zapowietrzonych, duchowni, kucharze, piekarze, aptekarze czy grabarze. Władze powietrzne starały się, aby nikt z zewnątrz nie dostał się do miasta, dlatego też na drogach prowadzących do Lublina budowano okopy i specjalne konstrukcje uniemożliwiające swobodny dostęp do miasta. Na drogach prowadzących w kierunku Lublina, a także w bramach stawiano strażników, którzy mieli za zadanie pilnować, by nikt nieupoważniony nie dostał się do miasta. Z miasta wypędzano także włóczęgów i żebraków, gdyż uważano, że przyczyniają się do roznoszenia zarazy. Przed nami brama krakowska, która dawniej była główną bramą prowadzącą do Lublina i w czasie epidemii była zamykana decyzją władz powietrznych. Epidemie chorób zakaźnych często dziesiątkowały mieszkańców Lublina. Dawniej za najgroźniejszą chorobę uchodziła dżuma, zwana czarną śmiercią. Jej śmiertelność wynosiła od około 30 do 60%. Zrozpaczeni mieszkańcy Lublina często szukali pomocy u świętych patronów. Jesteśmy na placu Pofarze, w miejscu, gdzie niegdyś wznosiła się najważniejsza miejska świątynia – fara świętego Michała Archanioła.
Mury tego kościoła były świadkiem wielu modlitw zanoszonych przez ludność proszącą o ratunek. Szczególnym kultem otaczano tu świętego Michała Archanioła, który uważany był za patrona Lublina. I dlatego wotywy kierowane do niego cieszyły się dużą popularnością. Innymi patronami morowymi czczonymi w kościele farnym byli święty Sebastian i święty Roch. Kiedy na ratunek było już za późno, umierający mieszczanie często czynili zapisy testamentowe na rzecz kościoła. Przy farze mieściła się najstarsza szkoła w mieście, zwana parafialną bądź lubelską. Wybuchy epidemii odbijały się niekorzystnie na życiu tej placówki. W czasie zarazy zajęcia szkolne były zawieszane, a żakom albo nie pozwalano opuszczać miasta, albo wręcz przeciwnie, byli oni zmuszeni do wyjazdu z Lublina. Domy, w których stwierdzono przypadki zachorowań, były zamykane, a u ich drzwi stawiano strażników, których obowiązkiem było pilnowanie zapowietrzonych. W miarę wzrostu liczby zarażonych organizowano izolatoria morowe, lokowane głównie poza murami miejskimi, na przedmieściach bądź poza miastem. Czasami rolę izolatorium pełnił miejski szpital, zwany lazaretem. Tak było chociażby w czasie zarazy, która wybuchła w 1677 roku. Jej nasilenie było na tyle duże, że władze zadecydowały o organizacji 5 izolatoriów morowych. Mieściły się one w kilku dworach oraz w szpitalu świętego Łazarza. Za nami kościół świętego Wojciecha, który wraz ze szpitalem świętego Łazarza powstał w XVII wieku jako placówka przeznaczona dla chorych mieszkańców Lublina. W tamtym czasie lazaretem zarządzało Bractwo Miłosierdzia. Ilu zakażonych umieszczono w szpitalu świętego Łazarza w czasie zarazy? Ilu z nich wyleczono? Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania. Sposoby leczenia były w owym czasie prymitywne, a opieka nad chorymi polegała głównie na dostarczaniu im żywności oraz piwa, które uważano za lekarstwo. Leczeniem osób zapowietrzonych zajmowali się lekarze. Z zachowanych XVII-wiecznych grafik wiemy, że nosili oni specjalny ubiór składający się z ochronnego płaszcza wykonanego z pokrytej woskiem tkaniny. Na twarz zakładali specjalną maskę z dziobem, w którym znajdowały się gąbki nasączone wonnościami i octem. Strój uzupełniały buty, rękawiczki, kapelusz oraz trzymana w dłoni pałeczka, którą badano chorego. Wybuch epidemii stawał się często dla mieszkańców Lublina czasem próby konfliktów i wzajemnych oskarżeń. Zrozpaczeni i bezsilni wobec zarazy ludzie szukali przyczyn szerzenia się śmiertelnej choroby. Bardzo często o celowe rozprzestrzenianie moru oskarżając m.in. żebraków, włóczęgów, grabarzy morowych czy Żydów. Jesteśmy przy starym cmentarzu żydowskim, gdzie przez kilka wieków żydowscy mieszkańcy Lublina chowali swoich bliskich zmarłych, również w czasie epidemii. Pochówki dokonywane tu podczas moru stawały się często przyczyną konfliktów z zakonnikami z pobliskiego klasztoru franciszkanów, którzy zapewne obawiając zakażenia się śmiertelną chorobą, próbowali udaremnić Żydom organizowanie pogrzebów. W księgach miejskich zachowały się wzmianki o tumultach i bójkach z użyciem szabli, kamieni i kijów, które miały miejsce w XVII i XVIII wieku, a których bezpośrednim powodem było właśnie chowanie zmarłych podczas zarazy na Kirkucie. Postawy mieszkańców Lublina wobec zarazy były różne. Niektórzy, będąc przekonani, że niedługo umrą, oddawali się uciechom, takim jak na przykład odwiedzanie karczm. Większość mieszczan uważała jednak mur za objaw gniewu Bożego, który należy przebłagać. Zalecano modlitwy o odwrócenie kary Bożej za ludzkie przewinienia i różnymi uroczystościami religijnymi, procesjami, mszami, oddawaniem miasta pod opiekę świętych patronów starano się ubłagać Boga. W dawnym kościele jezuitów, a dzisiejszej katedrze, szczególnym kultem cieszył się błogosławiony Stanisław Kostka. Mieszkańcy Lublina wierzyli, że ochronił miasto od zarazy grasującej w latach 1629-1630.
Dziś w jednej z kaplic tej świątyni można zobaczyć XVII-wieczne malowidło ukazujące Stanisława Kostkę, chroniącego swoim obszernym płaszczem Lublin. Choć znaczna część duchowieństwa uciekała z miasta na wieść o zarazie, to zdarzali się bohaterscy kapłani, którzy z narażeniem własnego zdrowia i życia pełnili posługę duszpasterską. Wielu takich pochodziło z zakonu jezuitów, a także reformatów, którzy posiadali swój klasztor na Żmigrodzie. Wyjątkową postawą wykazał się reformata ojciec Wenantys Komorowski, który w czasie zarazy grasującej w mieście przez kilka lat opiekował się chorymi, słuchając spowiedzi i roznosząc komunię świętą. W końcu jednak sam zaraził się dżumą i wówczas klęknął przed drzwiami kościoła jezuitów, gdzie zmarł. Jego śmierć została odczytana przez mieszkańców Lublina jako ofiara za ich zdrowie, gdyż, jak twierdzi hagiograf zakonnika, po jego śmierci, która nastąpiła w 1711 roku, epidemia w Lublinie miała zakończyć się. Znajdujemy się przy kościele Świętego Ducha, który wraz ze szpitalem ufundowali w XV wieku mieszczanie lubelscy. Wokół rozciągał się cmentarz, który, jak wiemy, zarówno z zapisków zachowanych w księgach miejskich, jak i badań archeologicznych, służył do pochówków w czasie epidemii. Ponad 10 lat temu przeprowadzono tu badania archeologiczne. Odkryto wówczas 25 mogił zbiorowych, w których spoczywało od 2 do 6 osób. Chowanie w grobach zbiorowych zdarzało się w czasie zarazy bardzo często. W ten sposób chowane były całe rodziny, których członkowie zamknięci w jednym domu zarażali się od siebie nawzajem chorobą i umierali. Pogrzeby w czasie moru odbywały się zwykle w nocy, bez bicia dzwonów, procesji i śpiewów. Kościół Świętego Krzyża wraz z cmentarzem, który funkcjonował tu do początku XIX wieku, to kolejne miejsce służące do pochówku osób zmarłych, między innymi w czasie epidemii. Chowaniem zmarłych w czasie zarazy zajmowali się grabarze morowi, zatrudniani przez miasto. Budzili oni postrach i w celu odróżnienia ich od ogółu mieszkańców nosili specjalne znaki. Były to czerwone krzyże na sukiennych strojach. Wykonywali oni bardzo niebezpieczną pracę, bo w każdej chwili mogli zarazić się śmiertelną chorobą. Często też stawali się ofiarami pomówień o celowe rozprzestrzenianie zarazy w celach zarobkowych. Tak było na przykład w 1711 roku, kiedy to trzech grabarzy morowych z Lublina, Marcina Morawskiego, Jakuba Szumilasa i Stanisława Kromczaka, oskarżono o szerzenie moru za pomocą maści sporządzonej z wnętrzności osób chorych na dżumę. Po miesiącu śledztwa, przesłuchań i zeznań wymuszonych na torturach, oskarżonych ostatecznie skazano na śmierć. Czy faktycznie trzech grabarzy sporządzało maść z wnętrzności ludzkich, próbując szerzyć chorobę w celach zysku? Czy cała sprawa była jedynie wynikiem panicznej obawy przed dżumą i bezsilności w jej zwalczaniu? Nie będziemy mieć co do tego stuprocentowej pewności. Przypadek ten jednak stanowi dobry przykład ówczesnych przesądów dotyczących epidemii. Gdyby poprosić przypadkowego mieszkańca Lublina o wskazanie jednego miejsca związanego z zarazami nawiedzającymi dawniej miasto, jestem przekonana, że wskazałby właśnie to miejsce. Kopiec w ogrodzie Saskim i widoczną od Alei Racławickich charakterystyczną słupową kapliczkę. Istnieje bowiem przeświadczenie, że postawiono ją w miejscu pochówku ofiar epidemii. Założyciel ogrodu Saskiego, inżynier Feliks Bieczyński, w XIX wieku wspominał, że na cokole kapliczki miała znajdować się data 1723 rok na pamiątkę morowego powietrza grasującego w Lublinie. Kapliczka ta jest dość tajemniczym obiektem. Wielu badaczy zajmujących się jej dziejami przedstawiało zupełnie różne daty jej powstania oraz funkcje, jakie mogła pełnić w przeszłości. 20 lat temu kopiec, przy którym stoi kapliczka, został częściowo zbadany przez archeologów. W
trakcie badań nie znaleziono jednak grobów zbiorowych, charakterystycznych dla pochówków dokonywanych w czasie epidemii. Nie można zatem z pełnym przekonaniem powiedzieć, że kapliczka stanęła w miejscu, w którym pochowano ofiary zarazy. Warto jednak pamiętać, że dawniej kapliczka ta znajdowała się na skraju cmentarza, rozciągającego się przy kościele Świętego Krzyża. Na tej nekropolii zaś chowano ofiary morowego powietrza, więc być może w tradycji wskazującej kapliczkę jako miejsce związane z zarazami jest odrobina prawdy. Jesteśmy na terenie cmentarza komunalnego na Majdanku. Przed nami skromna mogiła zbiorowa, która pozwala nam zrozumieć, jak ważne są badania archeologiczne, pomagające odkrywać zapomnianą, a często już nam nieznaną historię epidemii, które dawniej nawiedzały Lublin. W 2005 roku, podczas budowy odcinka ulicy Wyżynnej, natrafiono na pochówki zawierające szczątki ludzkie kilkunastu osób. Po analizach naukowcy określili, że pochodzą z XVII wieku. Dlaczego tak daleko od centrum miasta w jednym grobie pochowano tak wiele osób? Przypomnijmy, że kiedy w Lublinie wybuchała zaraza, to domy, w których stwierdzono przypadki zachorowań, były zamykane. Ale w miarę wzrostu liczby chorych, władze organizowały prowizoryczne izolatoria morowe. Lokowano je głównie na przedmieściach bądź poza miastem. W Lublinie najczęściej były budowane na Czwartku, Żmigrodzie i Rurach. Były to zazwyczaj drewniane szopy, które istniały kilka miesięcy, a po zakończeniu epidemii były rozbierane. Ulica Wyżynna, gdzie znaleziono szczątki, znajdująca się obecnie w dzielnicy Czuby, to teren dawniej zwany Rurami. Przypuszczalnie więc w okolicach dzisiejszej ulicy Wyżynnej istniała prowizoryczna szopa izolatorium, w którym trzymano osoby zapowietrzone. Gdy osoby te zmarły, to mogły zostać pochowane w okolicy szopy w masowych grobach, co było częstą praktyką w czasie epidemii. Mogiły po kilku wiekach zostały odkryte przypadkowo podczas budowy ulicy Wyżynnej, zaś po przeprowadzeniu badań szczątki pochowano na cmentarzu komunalnym na Majdanku. Na mogile jest tablica o następującej treści. Świętej pamięci ofiary pomoru z roku 1629 w Lublinie. Pokój ich duszom.